minioną sobotę i niedzielę na boiskach Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano piłkarski turniej KSSSE Super Cup Orlików Słubice 2022. Dzisiejszy turniej jest jednym z elementów całego cyklu KSS Super Cup Słubice Kostrzyn 2020. Pierwszym turniejem właśnie jest turniej Orlików. W przyszłym tygodniu będą rywalizować zespoły w kategorii Młodzika, Żaka i Skrzata. Młodzik będzie rozgrywany w Słubicach, a Żak i Skrzat w Kostrzynie nad Odrą tradycyjnie. W pierwszym turnieju udział bierze 16 zespołów z Polski i z Niemiec. Gościmy zespół Hertha Berlin, mamy też drużynę Pogoni Szczecin, no i kilka zespołów jeszcze z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, więc przyjechali na zakończenie sezonu rozegrać ten już tradycyjny w kalendarzu piłkarskiego Laury turniej. To lekkoatleci, to po prostu osoby niepełnosprawne. Dzisiaj akurat turniej piłki nożnej Orlików o puchar na naszego gospodarza miasta, pana burmistrza Mariusza Olejniczaka. Cieszy fakt z ilości startu zaplanowanych na 16 zespołów. No niestety jest 15, bo jedna drużyna z różnych przyczyn po prostu nie mogła nas odwiedzić, ale to jest kolejny dowód na to, że warto poświęcać swój czas dla dobra rozwoju sportu. Tych młodych ludzi, tak? Młodych ludzi, którzy poprzez aktywnie spędzany czas w ten sposób realizują się w sporcie, tym razem w piłce cenożnej. A nas jako gospodarzy obiektu cieszy fakt, że ten obiekt żyje, każdy weekend jest coś, co po prostu proponujemy i dla naszych miejscowych klubów, i dla gości, którzy odwiedzają nasz olimpijski stadion. W turnieju zwyciężyła drużyna Dwójka MOS 2012 Gubin przed Dwójką MOS 2011 Gubin i UKS Polonią Słubice. Dla najlepszego zawodnika, najlepszego strzelca, najlepszego bramkarza oraz trenera zwycięskiej drużyny przyznano wyróżnienia indywidualne.